Michał Banasiak, Aleksander Olech. Zapraszamy na podcast Trójmorza. Pierwszy i jedyny w Polsce podcast, w którym zajmujemy się wydarzeniami związanymi z państwami tego regionu. Zaczynamy od wizyty w Czechach, bo po dwóch miesiącach od wyborów mamy tam wreszcie nowy rząd. Na jego czele stoi Petr Fiala, który w roli premiera zastąpił Andrzeja Babisza. Babisz i jego ugrupowanie Ano przegrali wybory, ale przez czas formowania się koalicji rządzącej i dopełniania wszystkich prawnych kroków dotyczących powołania nowego rządu, jeszcze sprawował swój urząd. W nowym rządzie znajdują się przedstawiciele pięciu partii, które zawiązały swego rodzaju koalicję przeciwko Andrzejowi Babiszowi. Jeszcze przed wyborami, w czasie kampanii, liderzy tych partii mówili o tym, że będą współpracować po wyborach, niezależnie od tego, jaki dokładnie będzie układ sił, właśnie w celu odsunięcia Andrzeja Babisza od władzy i niedopuszczenia do tego, żeby w przypadku niemożności powołania rządu przez zwycięskie ugrupowanie, Babisz miał możliwość sformowania rządu mniejszościowego, czy też rządu opartego o koalicję jego partii z jakimś innym ugrupowaniem. W związku z tym, że tę większość rządzącą tworzy aż pięć partii, to mamy też dużą różnorodność programowo-światopoglądową. W skład większości, w skład rządu wchodzi bowiem prawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna, Centrowy Ruch Burmistrzowie Niezależni, HDC Unia Chrześcijańska i Demokratyczna Czechosłowacka Partia Ludowa, Liberalne Ugrupowanie TOP-09 i Liberalno-Lewicowa. Czeska Partia Piratów. Nad wotum zaufania dla nowego rządu Czeska Izba Poselska będzie głosować w styczniu, natomiast teraz możliwe było zaprzysiężenie po tym, jak kandydatury zaproponowane przez Petra fiale prezydentowi Miloszowi Zemanowi zostały przez tego ostatniego zatwierdzone. I ostatecznie wszyscy kandydaci uzyskali aprobatę prezydenta, chociaż miał on spore wątpliwości dotyczące kandydata na ministra spraw zagranicznych Jana Lipawskiego z partii Piratów. Prezydent Zeman uważał, że Jan Lipawski nie ma wystarczających kwalifikacji, jeżeli chodzi o swoje wykształcenie. Ma on jedynie licencjat. Mówił też o tym, że nie podoba mu się dystans kandydata na szefa dyplomacji wobec współpracy z Izraelem i wobec współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z naszego polskiego punktu widzenia interesujący jest zwłaszcza ten ostatni aspekt, no bo jeżeli prezydent Czech jako kryterium powołania bądź niepowołania danego kandydata na ministra, bierze pod uwagę jego stosunek do grupy wyszehradzkiej, to znaczy, że zdaniem prezydenta Czech jest to format ważny i format, z którego rezygnować nie chce. W związku z tym, jeżeli nowym szefem dyplomacji ma być osoba, która zepchnęłaby grupę wyszehradzką na dalszy plan, no to to się prezydentowi Zemanowi nie podobało. Ostatecznie udało się dojść do, do porozumienia. Jan Lipowski będzie szefem dyplomacji. Nie znamy szczegółów negocjacji, bo... Tuż przed ogłoszeniem decyzji prezydenta Zemana spotkał się on jeszcze z Petrem Fialą właśnie po to, żeby podyskutować o Janie Lipawskim. Trzeba też pamiętać o tym, że nie jest kompetencją prezydenta kwestionowanie poszczególnych kandydatur. No i Petr Fiala zapowiedział, że jeżeli Milos Zeman nie powoła lipawskiego, że jeżeli będzie tutaj stawiał jakieś przeszkody, to jest on gotowy, żeby udać się z tą decyzją prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego i tam domagać się tego, żeby jednak Jan Lipawski szefem dyplomacji został. Sporo więc zamieszania wokół nowego ministra spraw zagranicznych Czech. No i będziemy się przyglądać temu, jak to będzie dalej się rozwijać, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o tę współpracę dwustronną Polski i Czech. No i też grupę wyszehradzką. Zobaczymy, czy po objęciu urzędu Jan Lipawski zmieni swoje nastawienie do tego formatu. I tutaj kwestia w ramach V4 będzie o tyle ważna, w jaki sposób będzie zachowywała się Praga względem choćby tutaj Budapesztu w ramach przyszłych kooperacji, choćby z Federacją Rosyjską. I tutaj możemy przejść do kwestii energetycznej, dlatego że cały czas pozostaje kwestia turowa i przez ten case możemy stracić część dotacji unijnych, a nowy rząd, o którym wspomniałeś. Chcę Polskę dalej finansowo w tym temacie dociskać, mimo że przejęcie sterów jest przez tutaj konserwatystów z ODS i mogło się wydawać, że gdzieś zażegnamy ten konflikt o kopalnie turów to teraz mamy koalicję w Pradze i swoje dopowiedzenia będą mieli właśnie też preeuropejscy piraci. I tutaj między innymi właśnie minister środowiska i klimatu Anna Moskwa nie miała innego wyboru, jak dopuścić tutaj Greenpeace Polska do postępowania dotyczącego koncesji dla kopalni Turów i w 2019 roku tutaj przez zaskarżenie ekologicznych organizacji, pojawił się problem tego, w jaki sposób uznać um, kolejne te koncesje, czy też dopuścić um, dalej wykorzystanie tej um, kopalni. Więc w, jeśli Czechy będą chciały w ramach V4 budować, no to pytanie, czy um, te spory, w których powiedzmy popiera Polska i Czechy w ramach um, tej współpracy w, w Unii Europejskiej, ale też wychodzi kwestia energetyczna, jak długo możemy um, tutaj spierać się o te kwestie między właśnie nowym rządem a, a obecnym rządem w Polsce. W związku z tym ja mimo wszystko wolałbym, ażebyśmy najpierw rozwiązali kwestię Turowa i później poszukiwali dalszych działań, gdyż okej, okay, w ramach V4 możemy współpracować, no ale cały czas ta kopalnia Turów i Polska nie chce płacić, a Komisja Europejska musi działać. No i tutaj um, trzeba przypomnieć, że, że to może być duży, duży problem um, w ramach dalszej współpracy ponadnarodowej. Jeśli chodzi o turów, to moim zdaniem z polskiego punktu widzenia najważniejsze jest to, że ten nowy czeski rząd wreszcie został formalnie powołany. Bo jeśli chodzi o negocjacje z rządem premiera Babisza, to te najpierw były utrudnione przez trwającą kampanię wyborczą, w trakcie której premier Babisz nie mógł pokazać się jako osoba, która ustępuje przed Polakami, zwłaszcza, że kandydaci wszystkich innych partii także mieli dość jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o Turów i każdy chciał się pokazać jako obrońca czeskich interesów. Z kolei po wyborach w dalszym ciągu premier Babisz, ani nikt z jego rządu. Nie chciał być postrzegany jako ten, który w jakikolwiek sposób ugina się przed Warszawą i nie chciał zostać w ten sposób zapamiętany, więc te negocjacje wcale po wyborach nie były łatwiejsze. Teoretycznie można by już negocjować się z członkami nowego rządu, no bo skład był już znany, ten, proponowany, i, i było wiadomo, że. Prezydent Zeman najprawdopodobniej go zatwierdzi, ale członkowie tego rządu nie mieli jeszcze siły sprawczej, więc jakiekolwiek negocjacje, nawet jeżeli można by nazwać je udanymi, no to nie miały szansy takie ustalenia na wyjście w życie. Więc teraz, kiedy mamy już nowy rząd. To wydaje mi się, że jest szansa, żeby sprawę turowa uregulować. Trudnością negocjacyjną może z kolei być fakt, że mówimy o rządzie składającym się z aż pięciu partii, więc każda decyzja, zwłaszcza w sferze polityki zagranicznej, pewnie będzie najpierw musiała być konsultowana w ramach koalicji. Ale tutaj dobra informacja jest z kolei taka, że Koalicjantom dość sprawnie poszło podpisanie takiej pierwszej umowy koalicyjnej. Z jednej strony opiera się ona na wielu ogólnikach, bo jest 12 takich priorytetów, w ramach których zawiera się między innymi potrzeba przeprowadzenia reformy emerytalnej, stabilizacja finansów publicznych, wsparcie systemu edukacji czy ochrona środowiska. Ale z drugiej strony mamy też bardzo konkretne pomysły i też konkretne daty, bo do roku 2025 ma zostać ukończony. Proces cyfryzacji urzędów. Czesi chcą też rozbudowywać sieć autostrad i zwiększać na nich limity prędkości. Co roku mają być zwiększane nakłady na służbę zdrowia, także na kulturę i na obronność. Budżet na obronę od roku 2025 ma wynosić 2% PKB. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to w umowie zapisano, że ma ona wrócić do stylu polityki, jaką uprawiał Wacław Havel i że nowy rząd będzie wspierał demokrację, prawa człowieka i społeczeństwa, Obywatelskie. I co to konkretnie oznacza, dopiero się pewnie dowiemy, aczkolwiek pewnych zapowiedzi możemy szukać w wydarzeniach z roku 2020, bo wówczas przewodniczący czeskiego Senatu udał się z wizytą. Oficjalną wizytą na Tajwan. I to było z jednej strony bardzo źle postrzegane w Pekinie, wręcz jako prowokacja. Z drugiej też strony szef czeskiej dyplomacji, prezydent Zeman, odcieli się wówczas od tej wizyty, zauważając, że ona może źle wpłynąć właśnie na stosunki czesko-chińskie. Ale teraz w tej nowej umowie koalicyjnej zapisano, że. Czeski nowy rząd będzie przyglądał się relacjom obecnym z Chinami i że może się okazać, że trzeba będzie te stosunki w jakiś sposób zmienić, zwłaszcza, że w umowie zapisano też chęć zacieśniania relacji z Tajwanem. Przewodniczący czeskiego senatu, który rok temu wizytował Tajwan, pochodzi z partii, ODS, a więc partii, która wybory wygrała i partii, która jest największą siłą, jeżeli chodzi o koalicję. W związku z tym faktycznie może się okazać, że Czesi będą w najbliższym czasie kolejnym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie gotowy na poświęcenie dobrych relacji z Chinami na rzecz zawiązania bliższych stosunków z Tajwanem. Myślę, że to kwestia czasu, kiedy wszystkie kraje w ramach zarówno V4, jak i krajów bałtyckich zdecydują się na odsunięcie od Chin. Chodzi mi tylko i wyłącznie o kwestie polityczne, bo nie ukrywam, że technologia czy też dostawy stamtąd są dalej kluczowe dla Unii Europejskiej, a te kraje mogą być wykorzystywane choćby tranzytowo. Ja postawiłbym tutaj znak zapytania przy kwestiach Iranu. Ostatnio właśnie w Czechach mieliśmy w ramach bezpieczeństwa, to jest moja taka działka, informacje o tych wpływach irańskich w Republice Czeskiej, które też zostały określone jako zagrożenie. Z drugiej strony Czechy bardzo chętnie współpracują, z Arabią Saudyjską, więc, mimo że tak małe państwo w Europie Środkowo-Wschodniej, to też te interesy będą gdzieś się koncentrowały na Bliskim Wschodzie i choćby właśnie ten rozwój technologiczny, cyfryzacja będzie raczej przy wykorzystaniu też potencjału państw zagranicznych. W ramach tej współpracy ponadnarodowej, no to też Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia zostały wpisane na te non-grata countries, czy też takie niemile widziane w ramach współpracy z Federacją Rosyjską, więc teraz nie Widzę możliwości do powrotu do tych łask Rosji, więc tworzy nam się już taka stricte zapora, zarówno wojskowa, jak i polityczna. W kwestiach dalszych działań nie ukrywam, że najbardziej mi i myślę, że naszym słuchaczom zależałoby, żeby raz współpraca dwustronna, dwa współpraca w ramach V4, gdzie ten mały sojusz może być coraz silniejszy. I tutaj to też rozmawialiśmy i będziemy jeszcze rozmawiać. Swoje szanse może właśnie poszukiwać między innymi Tajwan. Czy choćby kraje tutaj Trójmorza, które będą chciały współpracować z grupą V4 i w szczególności z Czechami? Jak będzie wyglądała czeska polityka względem Chin i Tajwanu, dopiero się przekonamy. Natomiast już od kilku miesięcy doskonale wiemy, jak wygląda w tym obszarze polityka litewska. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to ona w dalszym ciągu eskaluje i zapadła decyzja o tym, że litewscy dyplomaci opuszczą Chiny. Najpierw już kilka tygodni temu przy nacisku Chin z tego kraju został odwołany litewski ambasador, a teraz cała misja dyplomatyczna ma wrócić do Wilna. W jednym z chińskich dzienników ukazał się taki artykuł, w którym Litwa została porównana do takiej irytującej muchy, która Wokół Chin, lata i którą należy tutaj cytuję: rozgnieść tak, żeby nie ubrudzić sobie palców i żeby nie zostawić nawet plamy na ścianie. No w dalszym ciągu trwa dość mocna taka medialna nagonka na Litwę. Litwa pokazywana jest w różnych chińskich mediach w bardzo, bardzo złym świetle. No wszystko po to, żeby nie tylko dokuczyć samej Litwie, ale żeby też pokazać wszystkim tym krajom, które chciałyby tą litewską ścieżką zbliżenia z Tajwanem podążać, że nie warto, że po pierwsze będziemy wam robić bardzo zły PR, a po drugie będziemy was też dociskać gospodarczo, no bo wiemy, że litewskie przedsiębiorstwa zostały wykreślone z chińskich. Rejestru Celnego, no i w związku z tym nie mogą aktualnie swoich towarów do Chin wywozić. Powrót tych dyplomatów to nie są jedna, dwie lub pięć osób, ale aż dziewiętnaście. I jedną z przyczyn miało być zastraszania także względy bezpieczeństwa. Już te osoby są w samolocie do Wilna, lecą przez Paryż. To też taka informacja, gdzie, w którą stronę może się zaraz przesuwać ten wektor litewski. I tutaj musimy wskazać, że Litwini raczej z dumą podchodzą do tego, że nie będą współpracować więcej z Chinami na tym poziomie choćby gospodarczym. I tutaj podkreśla samo ministerstwo, że to jest 1,1% tego eksportu z Chin. W związku z tym przyjęcie roli pierwszego Państwa od 18 lat w Europie, które akceptuje tutaj wizytację Tajwanu i stricte ich konsulat, stanowi no też taki symbol, że Litwa rozumie, pod jakim była naporem tutaj ZSRR i odzyskała niepodległość. I teraz podobny przykład podaje właśnie w ramach Tajwanu. W mojej ocenie warto też podkreślić tutaj związki, które są tworzone wewnątrz państwa. Podkreślając słuszność tej decyzji, tutaj mamy Krajową Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, która wskazała, że były sytuacje na temat dotyczące cenzury i też na, narzędzi szpiegujących w telefonach Huawei i Xiaomi, które były dostępne na terytorium Litwy i poproszono mieszkańców, obywateli, były takie informacje przedstawione w mediach, ażeby zdecydowali się na inne modele telefonów i żeby nie wspierali właśnie tego chińskiego koncernu Huawei w przyszłości. Im bardziej eskalują te napięcia na linii Wilno-Pekin, tym większa też presja na Unię Europejską, no i na poszczególne państwa naszego regionu, żeby po którejś ze stron tego konfliktu się opowiedzieć. I przez bardzo długi czas Bruksela milczała, ale w ostatnich dniach mieliśmy już sygnały płynące z różnych instytucji unijnych, mówiące o tym, że Unia Europejska Opowiada się po stronie Litwy. Oczywiście w sposób bardzo dyplomatyczny rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Unia stoi po stronie Litwy wobec utrzymujących się z środków przymusów ze strony Pekinu, więc taka wypowiedź, która z jednej strony wskazuje, że Bruksela popiera Wilno, ale też nie uderza zbytnio w relacje z Pekinem, to będzie też pewnie w przyszłości bliższej bądź dalszej test dla Polski no bo Polska jako po pierwsze sąsiad Litwa po drugie jako też kraj który utrzymuje dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i w tym samym czasie Dość, dość dużą wymianę handlową prowadzi z Chinami, też gdzieś będzie musiała w sposób bardziej bądź mniej wyraźny opowiedzieć się, po którejś ze stron. Nie będzie można cały czas się temu przyglądać i um, grać na dwie strony, no bo wiemy, że jednak te obozy prochiński i proamerykański dość mocno się tworzą i dość mocno zaczynają się. Okopywać. Rozmawiałem z Jakubem Jandą, dyrektorem European Values Center for Security Policy, czeskiego think tanku zajmującego się obronnością. Sam Jakub Janda obecnie mieszka na Tajwanie i tam prowadzi swoją działalność analityczną. Pytałem go, co takiego ma Tajwan, co może zaoferować i co oferuje krajom regionu środkowoeuropejskiego, że te są gotowe na rzecz współpracy z Wyspą narazić na szwank swoje dobre relacje z Chinami. Taiwan to 23 milionowy kraj. Z naszego środkowoeuropejskiego punktu widzenia czyni go to średniej wielkości państwem, który jednak jest w stanie zaoferować nam dwie rzeczy. Po pierwsze, Tajwan to światowy lider produkcji półprzewodników, a zwłaszcza mikrochipów, wykorzystywanych np. przy produkcji samochodów. Dla Czech i Słowacji produkcja aut to bardzo ważna gałąź przemysłu, a że obecnie półprzewodników brakuje, to Tajwan mógłby się tutaj bardzo przydać i wypełnić tę lukę. Do tej pory w zasadzie nie korzystaliśmy z ich dostaw, bo przy słabej współpracy politycznej słaba była też ta gospodarcza. A zatem więc współpraca ekonomiczna to jedna sprawa. Sprawa druga to kwestia bezpieczeństwa narodowego. W Europie Środkowo-Wschodniej poziom zrozumienia Chin wciąż jest niski. Tyczy się to zarówno wymiaru politycznego, jak i cyberbezpieczeństwa, czy szerzej wojskowego. Tajwan taką wiedzę posiada i chętnie się nią podzieli nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi czy Japonią, ale także krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Kilka dni temu odbyło się kolejne spotkanie grupy V4. Tym razem wizytował ją prezydent Francji Emmanuel Macron. Była to już kolejna inicjatywa grupy Wyszehradzkiej, gdzie spotkali się nie tylko przedstawiciele czterech państw, ale także wizytował ich gość zagraniczny. Poprzednio była to Korea Południowa, a tym razem wizyta miała charakter proeuropejski. Pomimo, że e, zarówno Polska, jak i Węgry miały kilka e, tematów, które mogą wzbudzać ten eurosceptyzm Brukseli czy Paryża. Wszyscy przedstawiciele rządów podkreślali, że to partnerstwo jest silne, że odnoszą się do siebie z szacunkiem i warto jest mieć tę otwartą, ale też szczerą dyskusję. Jeśli chodzi o kwestie polskie, tutaj poruszano przede wszystkim temat praworządności, migracji, oczywiście energii. Premier Morawiecki podkreślał, że. Pewne kwestie mogą wydawać się we Francji bardziej lub mniej praworządne, w Polsce one wydają się praworządne, we Francji już nie, więc poszukiwał takiego balansu, gdzie jest różne postrzeganie problemów czy też wyzwań dla rządu. Co ważne, Obaj przedstawiciele, zarówno Polski, jak i Francji zgodzili się, że prawa mniejszością się należą i jest to, myślę, kluczowy temat dla rozwoju właśnie tych kwestii w Polsce, czy też współpracy choćby w ramach LGBT, choć nie było konkretnych zapowiedzi. Tutaj na znaczeniu też miała oczywiście rozmowa z. Premierem Orbanem, który y, mówił z szacunkiem o różnicach, ale też podkreślał, że Węgry pewnych swoich y, spojrzeń na y, problematykę wschodniej granicy UE, NATO czy też y, współpracy energetycznej, tutaj y, to nie padło, ale możemy. Potwierdzić, że jest to kwestia choćby Federacji Rosyjskiej, się nie zmienią. Polska wykorzystała tę rozmowę oczywiście w ramach kooperacji z Francją, to jest energetyka i migracja, gdzie my, jako ta ściana wschodnia, możemy z dumą powiedzieć, tak, broniliśmy granicy dwóch formatów międzynarodowych ale też pojawiał się, pojawiła się szansa na współpracę energetyczną, tutaj po raz kolejny Atom, gdzie właśnie Francja wysuwa się na to pierwsze miejsce w ramach podpisywania umowy w przyszłym roku ale też drugą okazją było, żeby rozmawiać z Węgrami. I tutaj pojawił się problem bałkański, czyli kryzys w Serbii, Bośni i Hercegowinie. Także podkreślenie właśnie ponownie roli i Chin, które są aktywne w tych regionach. No i ostatecznie wskazano, że warto, żeby takie spotkania odbywały się regularnie, a najważniejszy jest ten słynny już szacunek, cokolwiek on znaczy w ramach kryzysów Unii Europejskiej. To jest polityka w swoim najczystszym wydaniu. Prezydent Macron spotyka się m.in. z premierami Morawieckim i Orbanem, którzy dopiero co spotkali się z rywalką Macrona w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji, Marine Le Pen, i rozmawiali z nią między innymi o tym, jak mogłaby wyglądać współpraca między Francją a Polską i Węgrami po zwycięstwie Le Pen w wyborach prezydenckich. Macron mógłby więc powiedzieć: "OK, panowie, skoro macie ochotę współpracować z Marine Le Pen, skoro jest wam bliżej do francuskiej prawicy" to ja nie chcę mieć z wami nic do czynienia zwłaszcza że przecież wielokrotnie na forum Unii Europejskiej Francja pod rządami Macrona ścierała się z Polską i Węgrami jeśli chodzi na przykład o kwestie związane z praworządnością ale Macron jest pragmatykiem i wie że jeśli w drugiej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich przyjdzie mu powalczyć z Marine Le Pen bądź z Erikiem Zemurem to będzie musiał sam Powalczyć o głosy nie tylko tych, którzy są na niego zdecydowani zagłosować już w pierwszej turze, ale i o głosy innych Francuzów, i wtedy wszystko może się liczyć. A więc chcę pokazać się jako mąż stanu, jako osoba, która jest w stanie na dalszy plan zepchnąć swój światopogląd, po to, żeby współpracować ponad podziałami i to, o czym mówiłeś, czyli wiele kwestii, które mimo tych różnic politycznych dzielą tych polityków, to jednak są w stanie dobić interesu na tych polach, które są ważne dla polityk zagranicznych Polski, Francji i Węgier właśnie Wciąż czekam, kiedy Emmanuel Macron zainteresuje się polityką wewnętrzną. Przyznaję Ci 100% racji. Świetnie rozgrywa zarówno Emmanuel Macron, jak i Polska, która lawiruje między tymi kontaktami. Ale jak wspomniałem, francuski prezydent jest cały czas zainteresowany współpracą zagraniczną, czyli tydzień temu był na Bliskim Wschodzie w trzech państwach, teraz ponownie w Europie Wschodniej, cały czas porusza kwestie Ukrainy. Myślę, że Francuzi cały czas czekają, kiedy w końcu ich prezydent powróci do kraju i skupi się na sprawach wewnętrznych, bo teraz cały czas poszukuje tego rozgłosu w ramach spraw zagranicznych i tutaj myślę, że Marine Le Pen właśnie będzie tym głównym rywalem. Ale myślę, że warto tutaj zapytać o zdanie specjalisty i poprosiliśmy o kilka słów na temat tej konkretnej wizyty Emanuela Macrona w Budapeszcie. Co się wydarzyło i jakie były główne efekty tych dyktus, dyskusji? A kilka słów powiedziała nam Agnieszka Homańska z Uniwersytetu Warszawskiego. Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona na grudniowym szczycie grupy V4 to taktyczny ruch ze strony Paryża i Budapesztu. Na szczycie pomimo widocznych politycznych rozdźwięków między prounijnym francuskim przywódcą a premierem Węgier Wiktorem Orbanem można było usłyszeć słowa o dialogu. Chociaż przywódcy państw grupy wyszehradzkiej oraz Macron mniej różnili się przy omawianiu zagadnienia migracji, to w ostatnich miesiącach stosunki między V4 a Unią były bardzo napięte. Szczególnie ważny jest problem kryzysu praworządności, a z tą kwestią związane jest wstrzymanie wypłat z unijnego funduszu odbudowy dla Polski czy Węgier. Zaproszenie Macrona jest prawdopodobnie w mniejszym stopniu gestem pojednania, a we większym chęcią wypracowania pozycji państw V4 na unijnym forum. Głównym celem prezydenta Francji było zaś uzyskanie poparcia krajów Europy Środkowej dla najistotniejszych punktów programu, który prezydent wyznaczył na nadchodzącą francuską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, takich jak postęp w sprawie paktu migracyjnego, działania na rzecz klimatu czy wzmocnienie zdolności wojskowych bloku. Macron to pierwszy urzędujący francuski prezydent, który odwiedził Węgry od 2007 roku. Przybrany to dialogu nie jest bez znaczenia wobec francuskiej kampanii wyborczej ze względu na zbliżające się kwietniowe wybory prezydenckie w tym kraju. Głównymi rywalami Macrona są obecnie bowiem dwaj twardogłowi nacjonaliści, dziennikarz Erik Zemmour i Marine Le Pen, którzy w ostatnich miesiącach spotkali się z Orbanem i popierają wiele z jego polityk. Wspomniałeś o tym, że na razie Emmanuel Macron stawia na politykę zagraniczną, a Francuzi pewnie woleliby usłyszeć o jakichś konkretnych rozwiązaniach, które ma dla nich, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że on trochę dał się sprowokować Marine Le Pen, Ericowi Zemurowi również, a więc drugiemu z kandydatów liczących się w rozgrywce o pałac Elizejski, przynajmniej według sondaży. Dał się sprowokować, mam na myśli to, że oboje ci kandydaci prawicowi mówią o, tym, że Francja powinna liczyć się na arenie międzynarodowej, powinna być mocarstwem, a nim nie jest i tutaj część winy zrzucają właśnie na barki Emmanuela Macrona. I ja mam wrażenie, że on w tych swoich ostatnich ruchach próbuje pokazać swoim rodakom, że Francja się liczy, że Francja w dalszym ciągu jest graczem ważnym. No i tutaj temu przypisywałbym przynajmniej częściowo tę jego dużą aktywność, jeżeli chodzi o podróże zagraniczne. Myślę, że posiadanie takiej armii europejskiej jest tym największym marzeniem Emanuela Macrona. I teraz, m, posiadając wsparcie krajów arabskich, dąży do tego, żeby jeśli pojawi się jakikolwiek kryzys wewnętrzny w kwestiach migrantów albo islamu, a tutaj Eric Zemur, Marine Le Pen mocno naciskają i podkreślają ten terroryzm, wyzwania multikulturowe, a Macron, mając wsparcie czy Arabii Saudyjskiej, czy Kataru, czy Emiratów Arabskich, może później uderzyć w tę nutę, tak, tutaj migranci, Islam, to mamy poparcie tych lik muzułmańskich. Na pewno to będzie wszystko pod kontrolą, gdyż oni, że tak wspierają te kwestie, choćby nawet zabezpieczenia, czy przesyłania pieniędzy, jakie mieliśmy sytuację przez terrorystów z Syrii do Francji, czy z Francji do Syrii, czy do Jemenu. Ja głęboko wierzę, że Macron w końcu wróci do Francji się skupi na, na swoim państwie, ale budowanie takiej pozycji, supermocarstwa, które każdego zna na świecie i z każdym może dyskutować, jest na pewno dobre, ale Francuzi zaczną w końcu. Pytać, jak tam nasza ekonomia, jak tam nasze te działania antykowidowe, a przede wszystkim jaki jest pomoc tutaj na zmianę raz kwestii bezpieczeństwa tych programów deradykalizacyjnych, dwa, kwestii emerytalnych, trzy kwestii edukacyjnych we Francji, cztery, kwestii tej współpracy multikulturowej, czyli choćby nawet zajęcie się kwestiami get czy osób bez dokumentów. No, teraz Francja zaakceptowała kolejne 7 tysięcy migrantów z Afganistanu. Nie Ukrywam, że zarówno ty, Michał, jak i ja mieliśmy przyjemność podróżować, czy, czy, czy do Włoch, czy do Francji. Jest, jest to piękne być tam, ale sytuacja wewnętrzna, jak już się pobędzie w danym kraju, widzimy, jak wiele tych problemów, tych wyzwań jest. I sama wizyta zagraniczna, która pięknie wygląda w mediach, nie do końca jest tym, czego oczekują obywatele. Ukraiński parlament zatwierdził ustawę pozwalającą wojskom zagranicznym, w tym oczywiście wojskom NATO, na udział w ćwiczeniach militarnych na terytorium tego kraju i we wstępnych planach ujęto 10 dużych ćwiczeń wojskowych. Które miałyby zostać na terytorium Ukrainy zorganizowane w przyszłym roku. No i taka ustawa przyjęta przez ukraiński parlament z pewnością nie będzie w Rosji przemilczana, zwłaszcza, że dla tamtejszej propagandy to jest doskonała okazja, żeby utwierdzić rosyjskich obywateli, że to Ukraina do spółki z NATO jest odpowiedzialna za eskalację sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. A mówię utwierdzić, ponieważ Rosjanie są przekonani, że to właśnie Ukraina i NATO odpowiadają za to co obecnie przy granicy ukraińsko rosyjskiej się dzieje. Ostatnio ukazały się wyniki interesującego sondażu przeprowadzonego wśród Rosjan i ponad połowa uczestników tego badania oceniła, że to Stany Zjednoczone i inne kraje na to są odpowiedzialne za zaostrzenie sytuacji, za zaostrzenie napięć rosyjsko-ukraińskich. 16% badanych wskazało, że winna jest sama Ukraina, a tylko 4% pytanych powiedziało, że to Rosja jest winna eskalacji tej sytuacji. Ukraińcy mają świadomość, jak wielu obywateli Federacji Rosyjskiej, czy też osób posługujących się językiem rosyjskim, mieszka na Ukrainie, zwłaszcza w tej części wschodniej lub choćby nawet na... Południu kraju. Warto podkreślić, że Ukraina nie tylko prosi, czy też zaprasza inne państwa do współpracy, ale sama decyduje się na przeprowadzanie regularnych ćwiczeń wojskowych. I wczoraj rozpoczęły się właśnie kolejne ćwiczenia w pobliżu granicy z Krymem, z tą okupowaną republiką autonomiczną. I tutaj trenują wojska przeciwpancerne. Tej komandor Wojsk Ukraińskich podkreślał, że głównym celem jest bycie gotowym, jeśli rosyjskie czołgi będą chciały spenetrować Ukrainę od strony Krymu. I Kijów jest na to gotowy. Przeprowadził takie manewry, a była to też w jego ocenie taka ekspozycja siły i zdolności Ukrainy do reagowania. W tym odcinku to tyle. Zachęcamy oczywiście do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu Trójmorza dostępnych na naszym kanale. A spragnionych większej dawki wiedzy zapraszamy na portal trimarium.pl, gdzie codziennie ukazują się nowe materiały dotyczące inicjatywy Trójmorza.